witam bardzo serdecznie. Bardzo się cieszę z tego, że pierniczki, o których będę za chwilę opowiadała, zostały zauważone. Chciałabym w tym momencie podziękować Stowarzyszeniu Cieszyńskiej Młodzieży Twórczej za zaproszenie i naprawdę jest mi niezmiernie miło. No cóż, musimy od czegoś zacząć, a zaczyna się zawsze od początku, prawda? Więc ciasto. Ciasto i sam piernik. No, piernik jest polskim ciastem. Większość ludzi twierdzi, że pochodzi z Polski. Niestety, prawda jest taka, że piernik pochodzi z Holandii, z części Holandii, z regionów Holandii. Natomiast my sobie żeśmy trochę go przywłaszczyli. Różne są przepisy na pierniki, ja mam swój, na pewno tyle, ilu nas jest, tyle jest przepisów, ponieważ no, jest ich bardzo dużo. Ja preferuję przepis z ciasta fermentowanego. Im dłużej takie ciasto leży, tym jest dłuższa trwałość takiego piernika. Akurat w moim przypadku to są 6 do 8 dni po wyrobieniu ciasta. Wkładam w szczelny jakiś pojemnik i wkładam do lodówki, gdzie tak to ciasto przez 6 do 8 dni leżakuje. Oczywiście piernik pieczemy w wysokiej temperaturze, bardzo krótko. I potem po wypieczeniu zostawia się na jakiś czas, aby te pierniki zmiękły. Może tak jeszcze taka ciekawostka, że pierwszy przepis na ciasto piernikowe, na sam piernik, został zapisany w 1725 roku. I o dziwo, nie był on zapisany w książce kucharskiej, ale w poradniku medycznym. Praktycznie 50% sukcesu to jest dobry lukier. Akurat dzisiaj zrobię dwa lukry. Lukier, którym będziemy pokrywać nasze serduszka. I lukier do obrzeży, czyli lukier gęsty, którymi będzie można robić różne kształty. Jaki jest przepis na lukier? Otóż nie ma jakoby jednego przepisu, że tak ma być. Podstawą jest białko z jednego jaja i jedna szklanka cukru pudru. Szukajcie cukru pudru, który jest bardzo puchowy, wręcz pyłek, ponieważ jeżeli już będziecie wyczuwać drobne nawet kryształki, takie ledwo co, to mam taką obawę, że ten cukier do końca nie rozpuści się w tym białku i będzie widoczny na polewie, kiedy wyschnie. Oczywiście ilość cukru pudru zależy od tego, jaką chcemy mieć polewę, czy gęstą, czy rzadką. I do tego cukru najczęściej dodaję szczyptę kwasku cytrynowego i tutaj drobna uwaga. Zmielonego kwasku cytrynowego. Cukier puder wsypujemy przez sitko, ale przedtem, zanim wsypiemy cukier puder, bardzo ważna rzecz. Bierzemy trzepaczkę i spieniamy. Tak spienionego białka wsypujemy, oczywiście używając sitka, nasz cukier puder. Mój wspaniały czeladnik już ukończył robienie lukru
do lukrowania, czyli podkładu. I popatrzcie, jakiej gęstości powinien być lukier do robienia podkładu. On jest może troszeczkę minimalnie, jeden ton jeszcze za rzadki, ale tego typu. Nakładanie. Nasz lukier będziemy wkładać do torebek jednorazowych, ja może tak, żeby nie była widoczna firma. I będziemy potrzebować woreczków jednorazowych, cukierniczych, ale równie dobrze mogą być, i tutaj się nie przejmujcie, jeżeli nie macie takich woreczków cukierniczych, mogą być woreczki strunowe. Kiedyś w zasadzie na takich zaczynałam. Odcinałam tylko górę, wkładało się tutaj. I teraz, żeby się nie ubrudzić, bierzemy sobie szklankę. Teraz znacie to. Nakładamy nasz woreczek. I tutaj będziemy mieć może łyżką. Gdzieś się podziała. Nałożymy sobie odrobinę lukru. Moja uwaga, nie kładźcie, nie wlewajcie całego lukru do jednego woreczka. Dlaczego? Białko ma swoją wytrzymałość. Jeżeli byśmy długo trzymali, ten lukier w ręku, to się nagrzeje i będzie coraz rzadszy i będzie się bardzo, bardzo rozlewał. Dlatego po małej ilości zrobimy sobie od razu dwa. Potrzebujemy jeszcze gumkę, recepturkę. Zagumkujemy. Do reszty lukru dosypujemy odrobinę cukru pudru, no mniej więcej pół łyżeczki, trzy czwarte łyżeczki. Zobaczymy wszystko, jak nam się zagęści. Teraz proszę zobaczyć, jaki jest nasz lukier. On się leje, on się nie powinien rwać, ale jest o wiele gęściejszy. Zaczynamy od zrobienia sobie obwódki, żeby nie zatracić po prostu kształtu tego serca, żeby z jednej strony nie było mniejsze, a z drugiej większe, czy odwrotnie. Zrobimy sobie obwódkę z lukru gęstego. Nie możemy tego malować od razu, dlatego że to musi mieć swój czas. To serduszko, ten lukier musi wyschnąć, ponieważ na niego będziemy działać barwnikami spożywczymi, a barwnik spożywczy rozpuszczam w wodzie, w odróżnieniu do barwnika złotego i srebrnego, który rozpuszczam w spirytusie. W wodzie się nie rozpuści, dlatego w spirytusie. I teraz te nasze serduszka odłożymy sobie i praktycznie one tu powinny leżeć do drugiego dnia, to znaczy do jutra. Mając niebieski, żółty, zrobimy zielone, dodając jeszcze innej zieleni. Będziemy mieć różne odcienie. Po prostu kilka kolorów. Te podstawowe, czerwony, niebieski, żółty, zielony, i mieszajmy. Zresztą zaraz zobaczycie, jak ja tutaj namieszam. Potrzeba nam pojemniczków do robienia kolorów.
Fajnie jest, gdybyście mieli takie kieliszki, ale białe, zupełnie białe. Dlaczego? Dlatego, że na białym będziecie widzieć od razu kolor. Zrobimy sobie podstawowy kolor, zielony. Proszę zwrócić uwagę, jak małą ilość wody tutaj mam. Zresztą, jeżeli namieszam tego kolorku, to on by mi starczył na cały tydzień, ponieważ wychodzą minimalne ilości. Tak. I teraz mamy ciemny zrobiony. Zrobimy sobie bardzo prosto jasno-zielony, żeby to było w tej samej palecie. Z tego ciemnego nakładam do właśnie czystej wody. Zasada numer jeden. Po każdym pomalowaniu na pierniczku płuczemy pędzel w czystej wodzie. Pędzle jakie? Jest obojętne. Ja mam akurat nie pędzle, takie starsze po akwarelach i to jest nieistotne. Wystarczą nawet pędzelki szkolne. Ja sobie zabiorę te gorsze, a Pani dam te lepsze. Pani Sławko, proszę bardzo, ponieważ teraz będziemy malowały we dwójkę. Namalowane jakieś tło z kwiatami, z chaszczem, z dzikim owsem. Wtedy musimy wkomponować złocienie. Do tego używamy tego gęstego lukru, który był odłożony i przez cały czas leżał w lodówce. Proszę, zaczynamy. Malutkie kwiatki, bo to wszystko musi być jakoś... Tu sobie dołożymy. Ja akurat nie łąki kwietne ozdabiam tak zwaną łezką. Na czym to polega? Jest takie przeciąganie. Zaczniemy sobie tutaj może z samego końca i będę starała się zakryć wszystkie te niedoskonałości, które w międzyczasie nam przy lukrowaniu, przy nakładaniu, przy malowaniu powstały. Dobrze, więc łezka polega tak. Naciskamy, przedłużamy, naciskamy, przedłużamy, naciskamy, przedłużamy, naciskamy i tak. Cały czas. I tym sposobem dobiegliśmy do końca filmiku. Mam taką cichą nadzieję, że zdołałam przekazać choćby część mojej wiedzy praktycznej, bo jako tako ja jestem praktykiem, a nie teoretykiem. Myślę, że miłym podarunkiem dla kogoś będzie takie serduszko skromne, skromnie opakowane, ale z serca. I mam niesamowitą satysfakcję, że udało mi się namówić wszystkich tych, którzy tutaj byli, panią Sławkę, panią Sonię, pana Michała i ostro zabrali się do pracy i proszę zobaczyć, to są ich pierwsze serduszka